powiedziałam wtedy taką rzecz. Mówię, wiesz, bo ja nie rozumiem. Mówię, bo widzę Ciebie na obrazach, widzę Ciebie w wielu postaciach, widzę Ciebie na krzyżu, właśnie w tym grobie, ten kapłan jesteś Jezusem, to tabernakulum tam niby też jesteś Ty. I mówię, który to Ty prawdziwy? I wiecie, tak jak nawiązywałam na początku, nie, że nie wiem, czy tak lubisz żyć, ale ja tak nie lubiłam żyć, że ja czegoś nie wiem, że ja czegoś nie rozumiem. I to nie chodzi o wiedzę intelektualną, ale dla mnie w ogóle istotne było to, że ja chciałam to zrozumieć. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się właśnie, o co chodziło z tym sypaniem popiołem po głowie i mówi, idźcie i głoście Ewangelię. Czy kiedykolwiek to zrobiłeś? Bo ja wtedy nie. Bo ja w ogóle nie rozumiałam, co to jest ta Ewangelia. I kiedy ja zadałam to pytanie Bogu, który to Ty prawdziwy, kiedy pękałam tam w tej kaplicy, to usłyszałam takie zdanie i teraz też muszę powiedzieć, o, dziecina słyszy głosy w ogóle, niech się leczy. Tylko, że dla mnie to było takie... Często macie pewnie też tak, bo intuicja to też w ogóle Bóg. I macie też taką intuicję, że na przykład, nie wiem, muszę na przykład zrobić jakąś daną rzecz. I ja właśnie wtedy coś takiego miałam. Tak jakby ta intuicja podpowiedziała mi to, że ja mam się tym teraz nie zajmować. I ja, kiedy przeżyłam coś, miałam presję do takiego magicznego, tak? Bo ja naprawdę czułam się taka jakby wolna od właśnie różnych jakichś takich moich dylematów życiowych. Kiedy wróciłam do Łodzi, bo wtedy tam mieszkałam, to miałam takie... był taki moment... Poszłam na taki maraton z Jezusem, bo to się tak nazywało. Jest, ale jest to rodzaj wyrażenia swojej wdzięczności dla Boga za to, co zrobił dla człowieka. Ja tam wzięłam udział w tym uwielbieniu, a właśnie z uwagi na to, że bardzo lubię mówić, więc stanęłam tam na scenie i powiedziałam, że ja spotkałam się z Bogiem. Ale ja czułam w sobie właśnie ten drapujący pudel. Nadal go czułam. I pamiętam, że wtedy pod tą sceną stała pewna kobieta, którą ja też w ogóle kojarzyłam. I ta kobieta powiedziała do mnie wtedy, mówi, chcesz, to opowiem Ci o Jezusie. Kiedy ona na mnie patrzyła, to ja wiedziałam, że to były inne oczy. To były oczy, które miały w sobie życie. Bo to, że żyjesz i oddychasz, to jeszcze nie znaczy, że żyjesz. Bo jeśli nie czujesz bólu swojego życia, to coś w sobie jest martwe. I ja wtedy odpowiedziałam na jej głos do mojego życia. I ona wtedy tę Ewangelię powiedziała mi tak, jak ja byłam w stanie zrozumieć. I ona mi wyjaśniła, że ofiara Jezusa jest kompletna. Że ja teraz dzisiaj nie jestem w stanie zrobić niczego, co sprawi, że pójdę do nieba. Przecież tego chciałam, bo kiedyś miałam takie pragnienie jako dziecko, że chciałam być święta. Chciałam, żeby przed moim nazwiskiem było to Eśwód, nie? Święta. I może to jest dla Ciebie dzisiaj w ogóle jakieś archaiczne. Ale wyobraź sobie, że w ogóle wypowiedz o tym, co znaczy święty. Święty to znaczy inny. A ja zawsze czułam się inna. I to nie chodzi, że ja też byłam potrzaniona. To, że ja czułam, że ja chcę w życiu czegoś więcej. Że ja chcę czegoś takiego właśnie ponadnaturalnego. I kiedy ja wysłuchałam tej kobiety, ona mi wtedy uświadomiła, że właśnie ofiara Jezusa jest kompletna, że On zbawił mnie osobiście, że nawet gdybym była jedyna na świecie, to umarłby za mnie, poszedłby na krzyż, dał sobie wbić gwoździe i umrzeć za to, abym ja mogła być zbawiona. Ostatnio oglądałam w ogóle Pasję. Wyjrzałam tylko połowę, tyle miałam przestrzeni. I to, co mnie mocno poruszyło, to to, kiedy jeden z rycerzy wbił kolczugę w ciało Jezusa i on wyrwał. On żył tam, ale zostało porwane jego ciało. W ogóle zmierz się z tym. W ogóle zobacz to. Wyobraź sobie Jezusa, który wisi na krzyżu i on widzi tam twoją twarz. Ja kiedyś to zrozumiałam, jak już byłam nowym narodzonym człowiekiem. Zobaczyłam tą twarz Jezusa oczekającą krwią i wiedziałam, że on za mnie. Za mnie personalnie. Za Anię oddał życie. Nie wiem, jak masz dzisiaj na imię, ale do Ciebie też umarł. Za każdego człowieka. A później zdecydował i wierzył w to, że jest Synem Bożym i wstał z martwych w ciele i objawił się swoim uczniom. A kiedy nim się objawił, jeden z nich nie uwierzył. Powiedział, że póki Cię nie zobaczę i nie włożę palce w Twoje rany, nie uwierzę, że to Ty. Ktoś może powiedzieć, o, no i co?
A właśnie to, że dzięki temu, że On wstał z martwych, w ciele, dokonał kompletnej ofiary za odkupienie ludzkości. I dzisiaj Ty możesz zdecydować, że chcesz przyjąć tę ofiarę, że chcesz w ogóle pojednać się z Bogiem, bo ja się z Nim pojednałam. Nie pojednałam się z Nim wtedy, kiedy chodziłam co miesiąc do konfesjonału i wyznawałam cały też te same grzechy. A moim grzechem to było, że plotkowałam, nie wiem, o kimś źle pomyślałam. Ale kiedy się narodziłam na nowo i zaczęłam zmieniać swoje życie, to zrozumiałam, że ja tak naprawdę, to moim największym błędem było to, że żyłam w oddzieleniu od Boga, czyli w tym, że nie byłam z Nim pojednana, że właśnie miałam w nosie to, że za mnie umarł, albo nawet może nie tyle, że miałam w nosie, tylko że ja nie rozumiałam, że właśnie to, że ja będę powtarzała jakieś takie rytuały, że to mi da jakieś zbawienie. I ja sobie tak myślałam, nie, że wiecie, przeżyję tam, życzę sobie jakieś tam chociaż setki, przeżyję sobie 100 lat, przez te 100 lat będę chodziła za każdym razem do kościoła co rok. I później, kiedy umrę, spotkam się z tym świętym Piotrem i on mi powie, właśnie czy znałam Jezusa, i on powie, no jasne. No i się okaże, że się zdziwi. Więc nie chciałam się zdziwić. Więc dzisiaj nie jestem zdziwiona, że znam Boga. I może to być dzisiaj dla Ciebie totalnie enigmatyczne. Ale jak widzisz, jestem normalną kobietą. Mam oczy, uszy, nos, nogi, palce, 10, 20, bo jeszcze u stóp. Jestem normalna. Może dla Ciebie nie. Ale to, czego jestem pewna, to to, że jestem inna, dlatego, że znam Boga. Więc jestem normalna, nienormalna. Tak to sobie, tak siebie określa. I chcę się dzisiaj zestawić właśnie z takim przemyśleniem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się właśnie nad tym, czy głosiłeś tą Ewangelię, jak ksiądz sypał ci popiół na głowę. To żeby nie było, że sieje herezję, to tam jest chyba nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. O, tak jest. To czy kiedykolwiek się nawróciłeś i uwierzyłeś w Ewangelię? A Ewangelia jest właśnie o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który oddał życie za Ciebie personalnie. Zostałeś zbawiony personalnie, bo zbawienie jest personalne. To nie jest taki ogół, że teraz jesteś w jakiejś wspólnocie, i załóż tak wszystkich, bo tam jesteście, umarł Bóg. Nie, Bóg zbawił Ciebie personalnie. Bóg zbawił Tomka, Bóg zbawił Adama, Bóg zbawił Mateusza, Matyldę, Anitę, Anię i każdą pozostałą osobę, która realnie oddała życie Bogu. Czyli uznała, że nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie, że nie jest w stanie zasłużyć na niebo. Ja musiałam się z tą informacją zmierzyć, że byłam też bardzo silnym człowiekiem, bardzo silną taką osobowością. I ciężko jest takiej osobie złamać się i uznać, że potrzebuje ratunku. I ja o ten ratunek zawołałam. Dzisiaj mogę powiedzieć, że Jezus stał się moim ratunkiem, ponieważ ja realnie uznałam, że nie jestem w stanie sobie pomóc, że nie jestem w stanie zrobić niczego, żeby przypodobać się Bogu. I pomyśl sobie o tym, czy nadal chcesz, żeby sypanie popiołem i mówienie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię było tylko sloganem w Twoim życiu. Bo ja dzisiaj dla mnie jest to slogan. I nie chcę Ci mówić, że opuszczaj tam jakiś kolokwium czy coś. Nie, to w ogóle nie o to chodzi, jakby nie zależy mi na tym. Na to, na czym mi zależy, to na tym, abyśmy się mogli spotkać w niebie. Abyś mógł w ogóle stanąć właśnie tak jak powiedzmy, jest jakaś legenda, tak, że jest święty Piotr tam z kluczami. I żebyś się nie zdziwił. Nie chcę, żebyś się po prostu zdziwił. Z tym się dzisiaj zostawiam.